jednak chcę, żebyśmy okazali tą wdzięczność. No to co żeśmy w dzisiejszej Ewangelii? Pan Jezus uzdrowił 10 zadowolonych. Przyszedł podziękować tylko jeden. I z takim wyrzutem Pan Jezus powiedział wprost. Czyż nie 10 zostało uzdrowionych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, który by podziękował. Tylko ten cudzoziemiec, Samarytan. A więc Pan Bóg oczekuje od nas wdzięczności za te wszystkie dary, które od Niego otrzymujemy. I dobrze się składa, że każdego roku jest taki dzień szczególny. Dzień podziękowania Panu Bogu, Stwórcy całego Wszechświata i wszystkich darów, które nam są potrzebne do życia. Dzień dziękczynienia, dzień dożynek, tak zwany żniwio. Dziękujemy Panu Bogu za te wszystkie dary, za to, że się nami opiekuje. Że też stworzył słońce, które tak bardzo było potrzebne, żeby to wszystko zarastało. Że był też deszcz i wiatr i zapszczoły, które zapylały. Za wszystko, co stworzył, żeby to wszystko wspaniale funkcjonowało dla dobra człowieka. W czasie każdej mszy świętej składamy Bogu dziękczynienie. Bo każda Eucharystia jest dziękczynieniem. Ale ta dzisiejsza jest szczególnym dziękczynieniem. Takim wyjątkowym podziękowaniem. Dlatego też zawsze przygotowywana jest piękna korona. Przede wszystkim jest ona zrobiona ze zbóż. I taki zwyczaj, że z tego, co pozostało po żniwach na polu, z tych pozostałych włosów robiono korony żniwne. I też ostawiamy jeszcze dodatkowo kwiatami, owocami, w zależności od pomysłowości tych, którzy to robili. Zasiadamy do wspólnego stołu tutaj eucharystycznego w kościele, który jest naszym domem. Zasiadamy do wspólnego stołu w naszych rodzinach, ale jesteśmy też otwarci na innych, na gości, na potrzebujących. Dzielimy się też tym, co mamy z potrzebującymi. Taka jest nasza chrześcijańska wiara. Tego nauczył nas Chrystus. Trwajmy w tym, dziękczynieniu. Módlmy się za wszystkich chrześcijan złączonych węzłem jednego chrztu i jednej wiary, aby jak najrychlej mogli razem sprawować Eucharystii, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.
ojczystego języka i miłość do rodzinnej ziemi. Pozwól nam tak korzystać.